Kolejne z ujawnionych przez hakerów korespondencji pochodzą z 7 i 9 listopada roku 2019 rok. Na stronie Poufna Rozmowa możemy zobaczyć wiadomości m.in. od Michała Dworczyka i doradcy premiera Mariusza Chłopika. Współpracownicy premiera wymieniają się pomysłami na ocieplenie orędzia, które ma wygłosić Morawiecki, i piszą o puszczeniu oka do młodego pokolenia. Polski rząd nie potwierdza i nie zaprzecza prawdziwości tych e-maili, jednak część z nich została potwierdzona przez ich nadawców lub adresatów. Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Onetu. Morawiecki pierwszy pogratulował im zaręczyn, później dostał zaproszenie na ślub. Opublikowane wiadomości pochodzą z 7 i 9 listopada roku 2019 rok. Doradca premiera Mariusz Chłopik w odpowiedzi na e-mail zatytułowany Ocieplacz, orędzie Tomasza Matyni, dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu, pisze o tytułowym ocieplaczu orędzia, które w najbliższych dniach miał wygłosić Mateusz Morawiecki. Wcześniej Chłopik pisze, kojarzycie essentials, czyli zdjęcie rzeczy, które są w danej chwili albo na jakąś okazję niezbędne. Może Mateusz Morawiecki może wrzucić taką fotkę rano i opisać ją expose essentials. Byłoby spuszczeniem oka do młodego pokolenia, mógłbyś tam dać Mateusz na przykład okulary, krawat, koszulę, w której będziesz i coś, co kojarzy się z dotrzymaną obietnicą, jakiś frapujący gadżet, o którym wszyscy zaczną gadać, może obrazek ze świętym albo dobra książka. Albo rodzinna pamiątka, czy też wspólne zdjęcie waszej szóstki, czytamy także w e-mailu. W odpowiedzi wyraźnie podekscytowany pomysłem Tomasz Matynia pisze o idealnym narzędziu do stworzenia momentów w sieci. Zdecydowanie warto, dodaje. 19 listopada, na godzinę przed wygłoszeniem expose, Morawiecki opublikował na Facebooku post, który niemal idealnie odzwierciedlił pomysł swojego doradcy. Wśród odbiorców wiadomości oprócz wspomnianych premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, Tomasza Matyni i Mariusza Chłopika pojawiają się także nazwiska rzecznika rządu Piotra Müllera, Anny Waller-Wójcik, Izabeli Antos oraz Tomasza Fyle. Reszta tekstu pod materiałem wideo. W dalszej części korespondencji swoim pomysłem na ocieplenie expose premiera Morawieckiego dzieli się szef KPRM Michał Dworczyk. Mam taki pomysł, może zrobić kontynuację akcji z zeszłego roku. Na Marszu Niepodległości rok temu w obecności Mateusza Morawieckiego doszło do zaręczyn. Dwa dni temu zaczął wydzwaniać do mnie chłopak, że chcieliby osobiście wręczyć premierowi zaproszenia na ślub, czytamy w wiadomości. Pomysł, w dniu orędzia wchodzącemu do Sejmu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ta sympatyczna para wręcza zaproszenia. On im gratuluje, uśmiechy, etc. Fajne fotki i ogrywka, wszystko trwa 45 sekund. Następnie w czasie expose, mówiąc o polityce prorodzinnej, stojąc na mównicy, pokazuje zaproszenie, odnosząc się do wsparcia młodych polskich rodzin. Co sądzicie? Pyta Dworczyk. Sztos, robimy, czytamy w odpowiedzi. Faktycznie, 11 listopada 2018 roku, w czasie rządowego marszu podczas Święta Niepodległości doszło do zaręczyn, a parze pogratulował wówczas premier Mateusz Morawiecki. Co ciekawe, rok później podczas expose premiera na Wiejskiej pojawiła się para, która otrzymała od niego gratulacje z okazji zaręczyn. Młodzi zaprosili premiera na swój ślub. Afera e-mailowa. O co chodzi? Od początku czerwca w internecie pojawiają się zrzuty ekranu mające pochodzić z prywatnej skrzynki pocztowej Michała Dworczyka, a także innych polityków czy działaczy związanych z obozem władzy. 9 czerwca szef KPRM oświadczył na Twitterze, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę e-mail i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe. Od tego czasu w sieci pojawiają się nowe wiadomości z konta e-mail Michała Dworczyka. Wśród nich znalazły się prawdopodobnie poufne informacje dotyczące uzbrojenia polskiej armii, zdradzające szczegóły negocjacji z innymi państwami w zakresie obronności, a także wewnętrzne konwersacje najbliższego otoczenia Mateusza Morawieckiego, w tym te z udziałem jego samego. Cieszymy się, że jesteś z nami. Zapisz się na newsletter Onetu, aby otrzymywać od nas najbardziej wartościowe treści. Źródła: Poufna Rozmowa, Onet. MBR.